potężny Pan, sprawiedliwy Bóg. Od wieków jest, na wieki trwa, Król królów, Pan panów. Ten, który narodził się w Betlejem, takim jest. Moi drodzy, rozpoczniemy dzisiaj od wersetu z listu do Galacjan. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie zakończyliśmy naszą wędrówkę po tej historii. Zakończyliśmy na tym, że urodziło się maleńkie dziecko Zachariaszowi, Elżbiecie. W przyszłości to był mąż Boży, Jan Chrzciciel. No i zapowiedziałem, że przechodzimy dzisiaj już do narodzin samego Pana Jezusa. Ale zanim to uczynimy, to zechcimy tak bardziej ogólnie, tak z większej perspektywy historycznej zobaczyć ten moment Jego narodzin. Galacjan 4:4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który narodził się z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Chcę zwrócić uwagę na słowo, gdy nadeszło wypełnienie czasu. Inny przekład mówi, gdy wypełnił się czas. Jeszcze inny mówi, gdy nadeszła pełnia czasu. Słuchajcie, to sformułowanie skłania mnie do tego, żeby troszeczkę przyjrzeć się na tym momentem historii, kiedy pojawił się Boży Syn. To słowo pełnia czasu w oryginale jest ciekawie oddane. Ono mówi o czymś takim bardzo kompletnym, takim w pełni rozwiniętym. To tak jak wiecie, pełnia czasu dla jabłka to jest wtedy, kiedy całą wiosnę dojrzewa i w końcu na jesień jest dojrzałe i do zerwania. To jest pełnia czasu dla tego jabłka. Albo nie wiem, dla kobiety w ciąży to jest ten moment, kiedy już rozpoczyna się akcja porodowa. To jest ta pełnia czasu. Wiecie, i ten moment, kiedy Jezus przychodzi na świat, to również jest ten moment historii, kiedy Bóg wszystko przygotował. Kiedy, powiem tak obrazowo, wszelkie puzzle już były poukładane, brakowało jeszcze tylko tego jednego, Jego przyjścia. Kiedy na scenie historii wszystko już było przygotowane, reflektory zapalone, wszystko oczekiwało i w tym momencie zjawia się sam Pan Jezus. Wiecie, patrząc tak z dalekiej perspektywy na historię Bożego czasu, wiecie, o tym to mogę mówić i mówić, ale chcę streścić w 3 minutach. Pierwszy moment to słyszymy zapowiedź w raju, że przyjdzie Boży Syn. Później widzimy zapowiedź daną Abrahamowi, że z jego potomstwa cała ziemia będzie błogosławiona. Kilka pokoleń później Bóg doprecyzował, że jego syn przyjdzie z pokolenia Judy. Setki lat później Bóg daje Dawidowi, no właśnie z pokolenia Judy, obietnicę, że będzie miał potomka, syna, który zasiądzie na jego tronie i będzie królował na wieki. I tak jak widzicie, obietnica zawęża się od Adama do Abrahama, od pokolenia Judy do domu Dawida, a potem prorok Michałasz precyzuje, że to nastąpi w małym miasteczku Betlejem. I widzicie, Żydzi choć w zasadzie o tym wszystkim wiedzieli, może wiele nie rozumieli, ale z serca oczekiwali, że coś się musi wydarzyć. Stary Testament kończy się księgą Malachiasza, a potem następuje tych 400 lat ciszy. I to, co mówiłem poprzednim razem, tą 400-letnią ciszę przerywa proroctwo Zachariasza. To jakby jest ten moment, kiedy Bóg przemawia przez jego usta tym hymnem, który został nazwany Benedictus, o którym wspominałem ostatnio. 400 lat zaległa cisza między niebem a ziemią. Może ludziom się wydawało, że Bóg o nich zapomniał, że Bóg zapomniał o swojej obietnicy, że przyjdzie Mesjasz, ale to była nieprawda. W tym czasie Bóg scenę przygotowywał. W tym czasie Bóg działał w historii i przygotowywał świat na przyjęcie Pana Jezusa. Gdy nadeszła pełnia czasu, On pojawił się. Więc zobaczmy, jak wyglądał ówczesny świat. Jak go Bóg przygotował na Jego przyjście. I słuchając tego, starajcie się myśleć, ile tu jest podobieństw do dzisiejszego czasu. Jak bardzo historia zatacza koło. Jak wiele elementów jest spójnych przed Jego pierwszym i przed Jego powtórnym przyjściem.
Po pierwsze, to ten czas, kiedy Jezus miał pojawić się na świecie, panował w tamtym czasie w Cesarstwie Rzymskim, a tak naprawdę to ogarniało cały świat ówczesny, ówczesną cywilizację, okres takiego międzynarodowego pokoju. To był tak zwany Pax Romana, jeśli ktoś sobie kiedyś tam chce posprawdzać w internecie, na czym to polegało. To był powszechny pokój na świecie, zapewniony tym paksem. Tak to się nazywało. Nie licząc tam jakichś drobnych, że tak powiem, wybryków, tu powstanie tam jakieś drobiazgi, ale generalnie panował pokój. Cały świat był zjednoczony pod jednym rządem. Ciekawe, prawda? Cały czas świat ówczesny był zjednoczony pod jednym rządem, oczywiście Cesarstwa Rzymskiego. Kolejna sprawa, która jakby likwidowała bariery, to język. Język grecki był obowiązującym w całym imperium. I zobaczymy potem, że te rzeczy tak bardzo potem ułatwiły Ewangelii szybkie rozprzestrzenianie się. Moi drodzy, w ciągu tych 400 lat z różnych powodów, już nie chcę wnikać w szczególiki, Żydzi emigrowali do chyba każdego zakątku ówczesnego świata. I co ciekawe, gdziekolwiek się pojawiali, tam nie przestawali być Żydami. Tam oni budowali synagogi, dbali o to, żeby trwać w tym judaizmie, w którym byli. Co zresztą nie uszło uwagi ich sąsiadów, czyli pogan, gdzie byli. I widzicie, to również miało ogromny wpływ na późniejszy czas. Zobaczcie, kiedy po zmartwychwstaniu apostołowie docierali w różne miejsce. Docierali w miejsca, które już były przygotowane. Tam już były synagogi, do których mogli wchodzić i głosić. Tam już ludzie znali Stary Testament, Żydzi. A jeśli nawet nie przyjmowali, to ich sąsiedzi już cokolwiek liznęli. Już nie było to dla nich abstrakcją. I widzicie, że tak naprawdę chrześcijaństwo wczesne wzorowało się na synagogach, na nabożeństwach synagog. Tak więc, moi drodzy, Bóg już wcześniej poukładał w tych strategicznych miejscach na całej ówczesnej ziemi swoich ludzi, czyli Żydów. Po co? Po to, by szybko mogła się rozkrzewiać Ewangelia. W końcu, wiecie, świat religii ówczesnej, mowa o innych religiach poza judaizmem, jak badacze twierdzą, oczekiwał czegoś wyjątkowego. Nikt nie umiał sprecyzować, co to jest, ale wszyscy mieli jakby wrażenie, że w napięciu oczekują na coś, co musi przyjść, co musi się wydarzyć. Jeśli chodzi o stan ówczesnego świata, jeśli chodzi o stan wartości, kto zna troszkę historię, ten czas antyku, to wtedy właśnie ta chwała Aten grała pierwszą rolę. Czyli filozofia, sztuka, literatura, architektura i tak dalej. Ale w tym czasie ta chwała Aten już gasła. Ludzie już nie widzieli w tym większego sensu, już zachłysnęli się tym wszystkim i widzieli w tym, że to jest znowu wszystko puste. Oczekiwali czegoś, co da im sens życia i istnienia. I w końcu upadek moralny tego świata. To był czas, kiedy kondycja świata była opłakana. Niemoralność, korupcja, niewiara, nienawiść, zabójstwa i tak dalej, i tak dalej. I to był czas, który charakteryzował ten moment, kiedy pojawił się Jezus. I jakże niesamowicie brzmią te słowa. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. To prorokował Izajasz setki lat wcześniej. I kiedy przyglądać się troszkę stanowi świata wtedy, to dokładnie opisuje tą sytuację. Myślę, że widzicie wiele podobieństw między jego powtórnym przyjściem, znaczy stanu świata, jaki było wtedy i jest w tej chwili. Ale dobrze, wracamy do konkretów, wracamy do przerwanej historii. Mówiliśmy o tym, że Maria
Była 3 miesiące u Elżbiety. Tam już nastąpił poród. Pewnie po 8 dniach, kiedy było to święto obrzezania, prawdopodobnie wtedy opuściła Elżbietę i udała się z powrotem do Nazaretu. Ciężka sprawa. Ona musiała mieć rozmowę z Józefem. Musiała. To zresztą wynika ewidentnie z narracji ewangelistów. Dlatego, że anioł Józefowi nie pojawia się wcześniej. Anioł pojawia się mu dopiero wtedy, kiedy on zamierzał ją opuścić. A więc wcześniej musiała być rozmowa z Marią. Jak wyglądała, nie mamy pojęcia. Biblia tego w ogóle nie odkrywa. Ale musiała ona nastąpić i musiała być bardzo trudna. Józef musiał, podkreślam, musiał zająć stanowisko. Musiał. Dlatego, że ciąża zaczynała być widoczna. Już nie mógł schować głowy w piasek, jak to na tych wykładach Gungora było, nie mógł schować się do pudełka nicości. Musiał reagować. Musiał. Miał 2 opcje do wyboru. Pierwsza opcja to było wytoczyć jej publiczny proces, bardzo upokarzający proces sądowy, gdzie miałby udowodnić jej winę, jak się domyślamy, to było bajecznie proste. To nie wymagało żadnego problemu. I wtedy najprawdopodobniej zostałaby ukamienowana. Nie jest to w 100% pewne, ale najprawdopodobniej tak. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem o kwestii rozwodów. Nie chcę już się wgłębiać w to, ale ówczesny świat mężczyzn w tamtych stronach funkcjonował w ten sposób, że 99% wybierze tą opcję pierwszą. Pisze w Biblii, że Józef był szlachetny i chciał wybrać opcję drugą. Opcja druga to było, jak Biblia Warszawska mówi, potajemnie ją opuścić. Co to znaczy, jak myślicie? Zniknąć? Mieszkańcy Nazaretu raz wstają, Józefa nie ma, zniknął po prostu? Nie, na pewno nie. Bo w tym momencie sprawiłby chyba jej większy kłopot. Oni byli już narzeczeństwem, ostatnio tłumaczyłem, co to jest. Ona musiałaby chyba zostać wdową, gdyby on zniknął po prostu tak bez śladu. Więc Biblia, ten nowszy przekład ewangeliczny, podaje bardzo precyzyjnie. Postanowił rozwieść się z nią bez rozgłosu. Taka była prawda. On postanowił się rozwieść z nią bez rozgłosu. Wiecie, w tej opcji pierwszej wina Marii byłaby 100%. Natomiast w tej drugiej opcji, kiedy on po prostu zrywa zaręczyny, no to ta wina jest taka już troszkę rozmyta. Już nikt ze społeczności nie wie, jaka była prawda. Czy Maria rzeczywiście z kimś innym wpadła? Czy może to Józef będzie ojcem tego dziecka? Tak czy inaczej, ale skoro narzeczony się po prostu rozwodzi, nie dochodzi swoich praw, to sprawa publicznie po prostu jest wyciszona. Maria zachowuje życie, ale i tak, jak chyba poprzednio wspominałem, i tak jest przekreślona w społeczeństwie, bo jest traktowana jako wykorzystana i zawsze będzie mieć przyklejone piętno do siebie. Józef, jako człowiek prawy, jak mówią ewangeliści, czyli szlachetny, postanowił wybrać tę opcję drugą. Spróbujmy na moment wczuć się w jego położenie. Słuchajcie, z pewnością kochał ją bardzo. I został tak bardzo zraniony, bo on rozumie tylko to jedno, że zaszła z kimś w ciąży. On nie widzi takiej opcji, zaraz to później udowodnię, że stało się to za sprawą Ducha Świętego. Więc jest przekonany, że to po prostu stało się z kimś. Więc jest zraniony, czuje się zdradzony. A mimo to wybiera tą szlachetną opcję drugą. Ale widzicie, Bóg jest niesamowity i przygotował opcję trzecią. Ta opcja druga dla Boga też nie była dobra. Przygotował trzecią, żeby byli razem, żeby byli małżeństwem. Dlatego Bóg posyła anioła. To jest Mateusz, Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, od 20 wersetu. I gdy nad tym rozmyślał, oczywiście Józef, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł:
Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef się obudził ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Zobaczmy, co przekazał anioł Józefowi. Oto przekazuje mu trzy, a w zasadzie to może cztery sprawy. Po pierwsze przekazuje mu najważniejszą rzecz. Maria jest niewinna. Maria rzeczywiście zaszła w ciążę za sprawą Boga, Ducha Świętego. I widzicie, gdyby Józef uwierzył w to Marii, nie musiałby tego mówić anioł. Zobaczcie, jeżeli anioł mu to musi powiedzieć, to znaczy, że albo z ust Marii tego w ogóle nie usłyszał. Być może Maria uważała to za zbyt abstrakcyjne, żeby zasłaniać się takim argumentem. A jeśli powiedziała, to on w to nie uwierzył. Dlatego, że musiał mu to powiedzieć anioł. I dopiero w tym momencie to przyjął. Druga informacja. Urodzi ci się syn i nadasz mu imię Jezus. Tak naprawdę w tym są trzy informacje, ale już nie będziemy się rozdrabniać. Chcę zwrócić uwagę na to jedno polecenie. Nadasz mu imię. Już pomijam, jakie imię, choć na tym można by zbudować oddzielne kazanie, imię Jezus, ale chodzi mi o to polecenie, nadasz mu imię. W kulturze żydowskiej oznaczało to jedno, adoptujesz go. To będzie twój syn. Nadanie imienia łączyło się, było utożsamiane po prostu z adaptacją prawną. I to miało jakby dwa znaczenia. Dla niego samego, dla Józefa. On nigdy nie może traktować Jezusa jako przybranego syna, ale jako własnego. Był zaadoptowany. Nie może go też inaczej traktować niż kolejnych dzieci, które potem były. Ale również dla społeczeństwa takie nadanie imienia, czyli taka adopcja miała wielki sens, dlatego że ucinała już wszelkie spekulacje. Jeżeli ojciec go adoptuje, to znaczy, że już cała przeszłość jest przekreślona. Przynajmniej tak powinno było być. A z opisu Ewangelii wiemy, że nie do końca. Myślę, że wielokrotnie natrafiliście się na jakiś fragment, czytając Ewangelię, że Żydzi robią mu zarzuty co do jego pochodzenia. To wielokrotnie można wyczytać, kiedy Żydzi w polemice z nim zarzucają mu jego niepewne pochodzenie. Zacytuję tylko jedno z nich. Jan 8,41, kiedy jest polemika Żydów z Jezusem. Wiecie, cały czas jest taki ping-pong. Mówią ty, a my i tak cały czas. I w końcu zdenerwowani mówią mu, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Tu jest oczywista sugestia w przeciwieństwie do ciebie. Ty jesteś, my nie jesteśmy. Więc to jest niedopowiedziane, ale oczywista sugestia względem Pana Jezusa. Okej, kolejna informacja, którą anioł przekazuje Józefowi, że Jezus będzie kimś absolutnie wyjątkowym. Józef sam to widzi już z samego faktu, w jaki sposób Maria zaszła w ciążę. Ale jeszcze słyszy od anioła, że będzie kimś wyjątkowym. Słyszy, że on zbawi lud swój od grzechów jego. To jest Mateusz 1,21. My rozumiemy z perspektywy czasu, co anioł chciał powiedzieć. My wiemy, że był krzyż, że na krzyżu dokonało się dla nas zbawienie. Józef nie miał o tym pojęcia. Józef traktował troszkę inaczej te zdanie, że lud, że jego dziecko zbawi lud od ich grzechów. Józef rozumiał to bardziej praktycznie. Wiecie, mentalność Izraelitów i ich teologia polegała też na tym, że oni wiedzieli, rozumieli, że za grzech Izraela
często przychodziła kara w różnej to postaci. Czasem jakieś klęski, wojny, niewoli, okupacji, różnie. Rozumieli, że za ich grzechy przychodziła kara. Na sekundę się tutaj zatrzymam na tej myśli. Dlatego, że w współczesnym czasie, w współczesnym świecie troszkę tej świadomości ludziom zaczyna brakować, że za grzech przychodzi kara. Niechętnie ludzie już grzech nazywają grzechem. Wiecie, ta teologia polegająca na jakiejś psychologii sięga do takich manipulacji, żeby gdzieś znaleźć w dzieciństwie może jakieś traumatyczne przeżycia udanego człowieka. No i potem dalsze zachowanie jest już usprawiedliwione. Mogłeś tak zrobić. A Biblia to nazywa grzechem. Pewnie, że jakieś elementy zachowań w świetle psychologii może warto wiedzieć, ale nigdy usprawiedliwiać. Grzech jest grzechem. Moi drodzy, i za grzech jest kara. I to zdecydowanie straszniejsza niż jakaś tam niewola czy okupacja. Ja wiem, że my jak tu siedzimy, o tym wiemy. Ale też mam świadomość, że w internecie wiele ludzi tego słucha, więc chcę mówić o tym, co może my nie każdy, może my wszyscy wiemy. Moi drodzy, tylko że nas dosięgła ta niesamowita łaska, że Jezus umarł na krzyżu i karę za nasz grzech On już zapłacił. I my nie musimy już oczekiwać kary, ale łaski. Karę jest już wykonana, jest już dokonana. I to jest niesamowite przesłanie Ewangelii. I każdy z nas, który jest Jego dzieckiem, który przyjął zbawienie, nie musimy drżeć przed karą, ale cieszyć się miłością i relacją. Ale z drugiej strony, kto tego jeszcze nie uczynił, no to właśnie, to czeka go kara. A więc przy okazji zachęcam każdego, który jeszcze tego nie uczynił, żeby miał tą świadomość. Ale widzicie, Józef i wszyscy chyba w tym czasie w Izraelu rozumieli to dokładnie w ten sposób, że za ich grzechy przyszła kara w postaci okupacji. I teraz jeśli on słyszy, że będą zbawieni od swoich grzechów, to on to rozumie w ten sposób, że będą zbawieni, czyli uwolnieni od kary, od konsekwencji ich grzechów, czyli będą uwolnieni od okupacji. To jest ich mentalność, ich zrozumienie. I w końcu czwarta informacja, którą anioł mu przekazuje, a w zasadzie to mu przypomina proroctwo. I mówi o to, przypomina mu, że już to dawno zostało zapowiedziane, że oto panna pocznie i porodzi syna. Panna w języku oryginalnym to jest słowo alma i większość, zdecydowana większość tłumaczy przekłada to jako dziewica. Niektórzy próbują tłumaczyć jako młoda kobieta, ale jest zdecydowanie większa zgodność w tym, że należy to tłumaczyć jako dziewica. Więc najprawdopodobniej w uszach Józefa to zabrzmiało w ten sposób, że to proroctwo brzmiało, oto dziewica pocznie i będzie miała syna. Więc jednym słowem anioł mówi do Józefa, słuchaj, to wszystko zostało już przewidziane, zapowiedziane, przygotowane, a ty masz przywilej po prostu w tym uczestniczyć. I Józef posłuchał. Nic Biblia nie wspomina o tym, co działo się dalej, ale na pewno musiało dojść do ceremonii zaślubin. Bo czytamy o tym, że jakby zamieszkali razem. To mogło być tylko po ślubie. Więc jakaś mniej czy bardziej uboga ceremonia zaślubin musiała zaistnieć. I Józef sprowadza ją do swojego domu. Są już małżeństwem. I co ciekawe, mogą współżyć. Anioł tego nie zakazuje. Zauważyliście to? Anioł nic o tym nie mówi. To jest decyzja Józefa. I to jest kolejny jakby potwierdzenie tego, kim on był, jakim był prawym i szlachetnym człowiekiem. Pewnie to wcale nie było dla niego takie proste i łatwe. Młody chłopak ma żonę, a jednak się powstrzymuje. Nie dlatego, żeby to było grzeszne, ale po prostu on tak postąpił, aby nikt nie mógł zaprzeczyć
tej wyjątkowości i świętości narodzin Pana Jezusa. I w końcu przechodzimy do samego wydarzenia opisanego w Ewangelii Łukasza, drugi rozdział. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, dwa pierwsze wersety. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Tą drugą myśl o tym, kiedy on się odbył, o tym Kwiryniuszu, pozwólcie, że pominę, bo to dużo by o tym mówić, żeby to wytłumaczyć. Tak naprawdę w tamtych czasach były dwa spisy w niewielkiej odległości, ale to nie jest aż tak bardzo istotne. W tym czasie Biblia podaje, że był cesarz August, chodzi o cesarza Oktawiana Augusta. Z jakichś przyczyn, nie będę wchodził w szczegóły, jako dziecko został adoptowany przez swojego wuja Juliusza Cezara, który też zapisał się w historii. Po śmierci Cezara, Juliusza Cezara, który zginął z zamachu, ten młody Oktawian August, miał wtedy 19 lat, przejmuje władzę. Po jakimś czasie tytułuje się Cezarem i przyjmuje i przypisuje sobie boskość. No i właśnie, po jakimś czasie zarządza spis ludności całego imperium. Po co? Po co taki spis? Jak to się przyjęło mówić, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i dokładnie przede wszystkim chodziło o pieniądze, czyli o zwiększenie ściągalności podatków, kiedy wiadomo było, ilu ludzi tam jest. Wiecie, Cesarstwo Rzymskie było potężnym imperium. I każdy teren, każdy naród, każda nacja, spis ludności w tym w różnych obszarach musiał być dostosowany do panujących tam warunków i okoliczności. Co do Żydów, ten spis musiał być przeprowadzony według plemion, rodów i rodzin. Pamiętacie chyba wiele sytuacji w Biblii, kiedy było losowanie, to właśnie dokładnie tak losy padały. Plemię, ród, rodzina, potem dana osoba. Więc właśnie dokładnie tak miał być spisany Żydzi. Dlatego musieli udać się do swoich rodowych miejscowości. Przypuszczam, a raczej prawie pewny jestem, że Józef chyba nigdy wcześniej w Betlejem nie był, ale to było jego rodowa, nie rodzinna, ale rodowa miejscowość. Dlatego, że stamtąd pochodził król Dawid, a przecież był jego potomkiem. Odległość jest dobrze znana, jak ostatnio mówiłem, odległość, którą pokonywała Maria w drodze do Elżbiety, nie była dokładna. Tutaj jest dokładna, bo mamy dwa miasta, Nazaret, Betlejem. To daje nam około 120 kilometrów. Betlejem jest położone gdzieś około 10 kilometrów na południe od Jerozolimy. No i następuje ten moment. Oni pokonują tą drogę. Wiecie, my jak byliśmy w Izraelu, to tą drogę pokonaliśmy klimatyzowanym autokarem. Parę godzin gdzieś tam się zatrzymując jeszcze, oglądając piękne widoki, przeleciało. Ale to jest 120 kilometrów trudnego terenu, a one wysoko w ciąży, więc wcale niełatwe to dla nich. Ale w końcu docierają. I kochani, teraz wybaczcie troszkę, że wam namieszam. Dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego takiego tradycyjnego obrazu, a kiedy się przekopywałem przez tę historię według właśnie historycznych zapisów, to troszeczkę inaczej to pewnie wyglądało, niż do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Tradycyjne scenki bożonarodzeniowe przedstawiają Marię i Józefa, że są zmuszeni szukać miejsca w stajence, bo jakiś niegościnny i jakiś wredny właściciel zajazdu, gospody czy hoteliku, czy jak zwać, ich po prostu pogonił. Zresztą pamiętam nawet z dziećmi na szkółce, znaczy na gwiazdce przedstawialiśmy nieraz właśnie w takim klimacie. Natomiast prawda była chyba troszeczkę inna.
Chodzi o co, że prawdopodobnie oni zostali przyjęci po prostu do prywatnego domu. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze, mieszkańcy Palestyny, Żydzi, byli znani ze swojej gościnności. Mamy dziesiątki przykładów tego, choćby w Starym Testamencie, jak choćby Abraham, inni gościli nieznanych gości. To była gościnność najwyższej rangi. I przypuszczalnie, gdyby tak było, gdyby to był zajazd, jakiś hotelik, na 100% ktoś by ustąpił miejsca ciężarnej, która spodziewa się dziecka lada moment. To po pierwsze. Po drugie, gospody, czy zajazdy, czy hoteliki nie były żydowską myślą czy ideą, ale właśnie rzymską. Żydzi nie budowali czegoś takiego, tylko Rzymianie. Ale nawet jeśli byśmy zakładali, że to Rzymianie zbudowali w Betlejem taką gospodę czy zajazd, to nie bardzo to ma sens, dlatego że to było małe miasteczko leżące w ogóle z boku od jakiegokolwiek szlaku handlowego i nie miałoby w ogóle racji bytu i swojego utrzymania. W końcu słownictwo greckie, które tam jest użyte w Biblii, jeżeli ktoś zna Grekę, to przepraszam, będę na pewno kaleczył, bo ja po prostu fonetycznie, jak jest napisane w słowniku, tak odczytuję. Tam jest użyte słowo kalatyna, co tłumaczą bardziej jako izba gościnna, bo hotelik czy zajazd ma zupełnie inną nazwę, jakiś pandachoin czy jakoś tak. Więc jeśli to nie był zajazd, jeżeli to nie była gospoda, to skąd w prywatnym domu żłób? Odpowiedź jest prostsza, niż możemy sobie przypuszczać, bo tak skonstruowane wówczas były domy. Ja nawet pamiętam z mojego dzieciństwa, jak odwiedzałem gdzieś tam w górach znajomych od rodziców razem z nimi, to nieraz żeśmy przyjechali do takiego właśnie domu, gdzie to było wszystko razem. Pod jednym dachem mieszkali ludzie i zwierzęta. Myślę, że większość z was też być może pamiętacie takie domki gdzieś jeszcze. Więc myślę, że to nie było czymś nadzwyczajnym. Wtedy domy najprawdopodobniej, na ile sięga gdzieś tam możliwość badawcza, składały się właśnie z takich dwóch części. Pod jednym dachem było miejsce dla zwierząt i dla ludzi. Jeszcze tak to ciekawie było rządzone, że wchodziło się do tej części, gdzie ludzie żyli, troszeczkę jakby do góry, a do części, gdzie zwierzęta, troszeczkę w dół, choć w środku to praktycznie było razem. Toż to miało sens, że zwierzęta w dni chłodne ich ogrzewały i jakby ta cyrkulacja tego cieplejszego powietrza lepiej ogrzewała dom. Moi drodzy, prawdopodobnie było tak, że Józef z Marią zostali przyjęci przez po prostu prywatnych ludzi do swojego mieszkania, do swojego domu, do tej izby gościnnej. Ale, że to był czas spisu, to nie byli jedynymi gośćmi. I tu Biblia jakby potwierdza to, czy nauka potwierdza Biblię odwrotnie, że nie było miejsca, prawda? Nie było miejsca, więc było ciasno. Zostali przyjęci razem z innymi gośćmi do, dzisiaj to powiemy, salonu czy głównego pokoju. I kiedy następował poród, to z oczywistych względów Maria nie chciała być w takim tłumie. Więc po prostu odsunęli się na bok w tym samym domu, gdzie mieli zapewnioną jakąś minimalną intymność. Właśnie tam, blisko tych zwierząt. I stąd małe dzieciątko owinięte w pieluszki zostało położone w żłobie. Więc jakby wszystko się zgadza. Ten żłob służył jako kołyska. Więc kochani, przepraszam, jeżeli komuś namieszałem, ale tak naprawdę to nie jest takie istotne. Możemy sobie nadal gdzieś tam pamiętać nasze klimaty, do których jesteśmy przyzwyczajeni. To nie problem.
Ja czułem się w obowiązku przedstawić prawdę, do której się tam próbowałem gdzieś dogrzebać. Też nie biorę za nią odpowiedzialności. To autorzy książek historycznych piszą tak, a ja badając to za nimi, to powtarzam. Moi drodzy, tak naprawdę ważne jest jedno. Ważne jest jedno, że oto Bóg Wszechświata. Bóg Wszechświata, istniejący, wcielił się w ludzkie ciało. To jest niesamowite. Rozpoczął funkcjonowanie od zarodka. Przez całe życie płodowe, przez całą ciążę. I w końcu narodził się w Betlejem. Szczegóły mniej istotne. Potem żył, potem służył, potem dokonał dzieła odkupienia na krzyżu. Pokonał szatana, wyrwał mu klucze piekła i śmierci. Żyje, króluje. To jest sedno Ewangelii. Więc nie musimy jakby drzeć kopie o jakieś drobne szczegóły. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i tak dalej. Chodzi mi o ten sformułowanie, że urodziła syna pierworodnego. Najważniejszy fakt, że urodziła, to już przed momentem podkreśliłem. Ale chcę zwrócić uwagę na słowo pierworodnego. Pierworodnego, czyli pierwszego. Już w tym jest oczywista sugestia, że były następne dzieci. Ale moi drodzy, Łukasz, zobaczmy. Łukasz pisze to z perspektywy czasu. Łukasz pisze to po latach. Wiecie, gdyby to była taka żywa narracja, jak komentarz, nie wiem, czegoś na żywo, meczu jakiegoś, to wtedy by może Łukasz mówił, właśnie rodzi się pierworodny syn. I wtedy to słowo pierworodny nie miałoby aż takiego wydźwięku. Być może by zostało użyte jako jakiś taki trochę slogan. Ale Łukasz pisze to z dystansu. On pewnie, używając słowa pierworodny, używa go, bo być może nawet osobiście znał kolejnych synów, kolejne dzieci. Biblia ich nawet z imienia wymienia. Jeśli ktoś zapisuje, można zapisać Mateusz 13:55. Podane są imiona Jakub, Józef, Szymon, Juda i siostry. Nie wiemy ile, ale skoro liczba mnoga, no to minimum dwie. Ja wiem, że to dla kogoś słuchającego może być trudne do przełknięcia, bo przecież może ktoś jest przyzwyczajony do tej wieści, że Maria była dziewicą do końca, do śmierci. No chyba też się zapędziłem, bo przecież w tej teologii śmierci nie było, tylko w niebowstąpienie. Więc troszkę to wszystko jest inaczej. Notabene, wiecie, kiedy byliśmy w Izraelu, to mieliśmy taki ciekawy moment, kiedy zwiedzaliśmy ogród Getsemane. To w odległości od ogrodu, może ja wiem, kilkadziesiąt metrów. Przewodnik nas doprowadził pod jakiś duży, nie wiedzieliśmy w pierwszej chwili, co to jest. Okazało się, że to jest grobowiec. Grobowiec Marii. Ciekawe, prawda? Że wiele wycieczek omija to miejsce. A to jest oficjalny grobowiec Marii, Matki Jezusa. Więc po pierwsze, słowo pierworodny oznaczało, że był pierwszy z kolejnych. A po drugie, sformułowanie pierworodny odnosi się też do jego statusu prawnego. Pamiętacie, pierworodni w Starym Testamencie, kim byli i jaki mieli status. I zakończę tym, że wersetem z 4 Mojżeszowej, czyli z Księgi Liczb, 3:13, gdzie jest mowa o pierworodnych. Gdyż do mnie należy każdy pierworodny. W dniu, gdy zabiłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poświęciłem sobie każdego pierworodnego w Izraelu, od człowieka do bydlęcia. Do mnie należeć będą. Jam jest Pan. Na tym zakończymy. Myślę, że ważne jest, abyśmy pamiętali może nie każdy szczegół, ale to, że Bóg Wszechświata narodził się i dokonał dla nas wiecznego odkupienia. Niech nas Bóg błogosławi.